Przeczytajmy kilka fragmentów, które zapisane zostały w 16, czyli ostatnim rozdziale Ewangelii Marka. Oto od pierwszego wersetu. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, by pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu i mówiły do siebie, któż nam odwali kamień od drzwi grobu. Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony. Był bowiem bardzo wielki. A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę, i zdumiały się bardzo. On zaś rzekł do nich, nie trwóżcie się. Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego. Wstał z martwych. Nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożono. Ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. I wyszedłszy, uciekły od grobu, ogarnął je bowiem lęk i zdumienie i nic nikomu nie mówiły, bo się bały. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził siedem demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli do wsi. Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli z martwych wskrzeszonego. To jest koniec Ewangelii. Jezus powstał z martwych. I tu zaczyna się kłopot dla wielu ludzi. Nie od dzisiaj nawet tak zwani chrześcijanie próbują w kwestii zmartwychwstania być bardziej świeccy niż biblijni. No bo jak zmarł i powstał z martwych? Zapytajcie przeciętnego człowieka na ulicy naszego kraju, czy Jezus rzeczywiście powstał z martwych. Co powie? A kto tam wie? A kto to widział? Wiele podobnych odpowiedzi. Oczywiście jakaś grupa ludzi powie, tak, zmartwychwstał. Dlaczego tyle kontrowersji wobec tego wydarzenia, które jest, można powiedzieć, fundamentem chrześcijaństwa? Musimy jedną rzecz zrozumieć, że żyjemy w świecie, który jest przeciwny Bogu w każdym wymiarze. I powiem wam, że jeżeli ktoś szuka dowód na istnienie Boga, to jest najlepszy dowód na istnienie Boga. No bo nie można być przeciwnym komuś, kto nie istnieje. Nie można buntować się przeciwko komuś, kogo nie ma. Nie można nieustannie oskarżać kogoś, kto nigdy nie istniał. A właśnie tak świat robi. Ale przejdźmy na pole wierzących ludzi. Dzieje się rzecz bardzo ciekawa. Czytamy Ewangelię, zbieramy się na nabożeństwach, słuchamy kazań, wykładów. Ale kiedy zaczynamy powoli dochodzić do takiego miejsca w naszym duchowym rozwoju, które zmusza nas do tego, abyśmy uwierzyli, że Ewangelia nie jest produktem tego świata, że Ewangelia nie narodziła się na świecie, że Słowo Boże przyszło na ten świat, ale spoza naszej rzeczywistości, spoza tych trzech wymiarów, które tak dobrze znamy, to zaczynamy mieć kłopot. Końcówka Ewangelii Marka
obrazuje nam ten kłopot no, w cudowny sposób, można powiedzieć. Jezus leży w grobie, ciało się jeszcze nie rozkłada, bo jeszcze za wcześnie, więc kobiety wydały pieniądze, nakupiły wszystkiego, co trzeba, aby pójść i namaścić zmarłego Chrystusa. Kiedy przychodzą, po drodze zastanawiają się, jak ten kamień odwalić, aby móc wejść do grobu, widzą grób otwarty. To było pierwsze zaskoczenie, ale wyobraźcie sobie, co dalej się dzieje. Wchodzą do środka i siedzi tam młody człowiek. Dość szczególnie wygląda, ponieważ jest ubrany na biało, dostojny, pełen blasku i mówi do nich tak: czemu się boicie? Nie szukajcie tutaj Jezusa. On powstał z martwych. Nie ma go tutaj. To jest tylko miejsce, gdzie go złożono. Idźcie do jego braci, do jego przyjaciół, do jego uczniów. Idźcie do Piotra i powiedzcie, że Jezus poprzedzi ich w drodze do Galilei tak, jak się z nimi umówił. Co one zrobiły? One po prostu uciekły stamtąd. Pełne lęku, pełne zdumienia i nikomu nic nie powiedziały, bo się bały. Później widzimy, jak dwóch uczniów, zapewne chodzi o tych, którzy szli do Emaus, nie poznały Jezusa, musiały im się objawić. Kiedy powiedzieli o tym innym, nie uwierzyli. Maria Magdalena miała tę łaskę, że zobaczyła Jezusa zmartwychwstałego. Powiedziała, nikt jej nie uwierzył. Jezus stanął wobec uczniów i gani ich za ich niewiarę. A my wiemy, że nie było tam pośród nich Tomasza. I kiedy oni złożyli świadectwo Tomaszowi, Tomasz też nie uwierzył. Dlaczego tak się dzieje? Widzicie, problem polega na tym, że my często naszą wiarę w niezwykły sposób racjonalizujemy. My jakby naszą wiarę ograniczamy tylko do tutaj i teraz. Tak, jesteśmy wierzący. Nikt nie może nam tego zarzucić. Ale nie rozumiemy albo nie chcemy zrozumieć, że wierzyć w Jezusa oznacza nie tylko żyć teraz i tutaj, ale oznacza, że już weszliśmy do Królestwa Bożego, które jest ponadczasowe, które nie jest fizycznie ograniczone do tych trzech wymiarów. I mało tego, musimy zrozumieć, że w duchowym życiu mogą nas spotykać sytuacje, których nie będziemy umieli sobie w żaden sposób wyjaśnić. Że będziemy mogli mieć widzenia, że będziemy przeżywać różne dziwne zdarzenia, że będziemy mieć coś, co można nazwać kontaktem z inną rzeczywistością. Co ciekawe, okultyści nie mają z tym problemu. Nie mają z tym problemu, doświadczają takich spotkań, takich nawiedzeń tak dużo, że niemal traktują to jak rutynę. Czemu chrześcijanie mają taki problem, żeby zrozumieć, że nasze życie nie jest dedykowane tylko temu światu, a wręcz przeciwnie, jest dedykowane wieczności, a na tym świecie jesteśmy przez krótki czas. Jak możemy być ludźmi w pełni doświadczającymi swojej wiary, jeżeli nie jesteśmy w ogóle zorientowani na to, że Bóg może do nas mówić w nadzwyczajny, cudowny sposób? Niektórzy poszli tak daleko, że stwierdzili, iż nawet dary duchowe, które przecież były obecne w pierwotnym Kościele, już nie istnieją, już ich nie ma, już poszły gdzieś. Nie wiadomo gdzie i nie wiadomo kiedy, ale już ich na pewno nie ma. Uzasadnienie tej tezy jest tak niepoważne, że nie warto jej w ogóle przytaczać. Nie warto go w ogóle przytaczać. A o czym świadczą dary duchowe? A o tym świadczą, że jest inna rzeczywistość, duchowa rzeczywistość, z której czerpiemy tak naprawdę swoją siłę i swoją moc. Że jest ta rzeczywistość, na poziomie której chce z nami być Bóg. Pamiętamy
W Ewangelii Jana w 4 rozdziale, w rozmowie Jezusa i Samarytanki, Jezus wyraźnie mówi, że Bóg jest duchem i On szuka sposobności, możliwości, aby kontaktować się, mieć relacje z wierzącymi w duchu i w prawdzie. Musisz uświadomić sobie, drogi bracie i droga siostro, że jesteś przede wszystkim duchem żyjącym. To ciało, które posiadasz z powodu grzechu, i tak umrze. A jeśli otrzymasz je z powrotem, to już nie będzie to samo ciało, ale będzie to zupełnie inne ciało. I nie mam zamiaru wdawać się tu w spekulacje jakiekolwiek. Po prostu cytuję Boże Słowo. To wszystko świadczy o tym, że my nie jesteśmy tylko z prochu ziemi, z gliny. Niektórzy obliczyli, że ludzkie ciało warte jest około dolara, biorąc pod uwagę składniki, z których się składa. My jesteśmy też i duchem, i duszą. My jesteśmy czymś o wiele więcej niż tylko kupą wody, kości, mięsa. Czy to rozumiemy? Gdybyśmy to rozumieli, naprawdę nasze życie wyglądałoby trochę inaczej. Gdybyśmy to rozumieli, to wiedzielibyśmy, doświadczylibyśmy też bliskości Boga, który chce mieć z nami relacje. I doświadczylibyśmy tego, że nie tylko jesteśmy fizycznym ciałem. Tak jak czytaliśmy w Ewangelii Marka, ludziom trudno było zorientować się i trudno uwierzyć w to, co widzieli, czego dotykali. Tak i dzisiaj ludziom wierzącym jest bardzo trudno gdzieś mentalnie zorientować się na to, że naprawdę nie tylko ten świat istnieje, nie tylko istnieje to, co widzą nasze oczy, to, co słyszą nasze uszy, to, czego dotykają nasze ręce, ale jest coś o wiele więcej. Gdybyśmy zapytali dzisiaj fizyka, to powiedziałby: tak, ja to rozumiem, ponieważ fizyka teoretyczna udowodniła, że istnieje jeszcze 7 innych światów, czyli łącznie 10. 7 innych wymiarów. A matematycy powiedzieliby: tak, ale myśmy jeszcze udowodnili kolejny, 1. Czyli, że jest 11 wymiarów. Nie mamy pojęcia, jak te światy funkcjonują, czym są. Ale wiemy na podstawie nauki właśnie, że one istnieją. Czy przez wiarę tak trudno pojąć, że w naszym życiu nie tylko to, co zjem, nie tylko to, czego dotknę, nie tylko to, co zaśpiewam, nie tylko to, co zobaczę, ale coś o wiele, wiele więcej Bóg ma dla mnie? Co to znaczy, że jestem napełniony Duchem Świętym? Przecież to jest spotkanie z zupełnie innym wymiarem, z istotą, która nie jest związana 3 naszymi wymiarami. To jest Bóg, który jest ponad wszystko. On przychodzi do mnie i wypełnia mnie. To znaczy, co mnie wypełnia? Czy to tylko zwyczajna retoryka, czy też prawda? A jeśli prawda, to czy ja jej doświadczam? Co to znaczy, że jestem na nowo narodzony? Chyba, że nie jestem. Co to znaczy? Nikodem powiedział w rozmowie z Jezusem: no i co mam zrobić? Wejść do łona swojej matki i narodzić się na nowo? On nie rozumiał tego. I wiele ludzi dzisiaj swojego duchowego życia nie rozumie. Dla nich duchowe życie to czytanie Biblii. Dla nich duchowe życie to modlitwa, to śpiew. Nie, duchowe życie to coś o wiele więcej. To relacja z żywym, świętym Bogiem. To czasami spotkanie z aniołami. Tak, to czasami spotkanie z aniołami. To czasami głos, który Bóg kieruje do mnie i który słyszę. A jego pochodzenie nie jestem w stanie w żaden sposób uzasadnić. Czy w taki sposób patrzymy na swoje duchowe życie? Nie dziwmy się, że kulejemy w naszym życiu, jeżeli nie dopuszczamy, podkreślam, nie dopuszczamy tego, że dotykamy swoją wiarą świata,
którego nie widzimy, nie słyszymy, ale on istnieje. Świat, w którym Bóg zakrył przed nami to, co powinno być zakryte, co musi zostać zakryte. Jak wcześniej wspomniałem, są tacy ludzie, jak na przykład kultyści, którzy za wszelką cenę chcą się przedrzeć do tego świata i niestety wpadają w pułapkę diabła, bo diabeł bardzo chętnie się przedstawia jako anioł światłości, bardzo chętnie oszukuje i kłamie, ale to, co nas interesuje, to fakt, że ci ludzie czegoś jednak dotykają. To nie jest jakaś psychoza. Oni dotykają rzeczywistości, która jest duchową rzeczywistością. Drogi bracie, droga siostro, my jesteśmy ludźmi ducha i mamy oczekiwać tego, że Duch Święty będzie do nas przychodził, będzie do nas przemawiał, będzie w cudowny sposób nas prowadził. Chrześcijaństwo to nie regułki, to nie czytanie Biblii. Tak, doktryny są ważne. Biblia jest podstawą wszystkiego, co robimy, co myślimy, dokąd zmierzamy. To wszystko prawda. Ale czymże jest litera bez ducha? Czymże jest litera, która donikąd nas prowadzi? Nie przeżywamy wtedy żadnej przemiany, niczego. A wręcz ta litera nas oskarża, przymusza nas do religii, bo my bardzo chcemy, ale nic się nie dzieje. Drogi bracie, droga siostro, Chrystus zmartwychwstał, czyli śmierć została pokonana. Chrystus powstał z martwych. To ciało, które leżało tam w grobie, powstało do nowego życia. To ciało miało cudowne właściwości, przechodziło przez zamknięte drzwi. Na przykład. Bóg dla nas przygotował niezwykłe rzeczy, fantastyczne, wspaniałe rzeczy. Oczywiście, że najważniejsze jest Słowo Boże, najważniejsza jest wierność Chrystusowi. To wszystko jest prawda, ale również musisz pamiętać, że Bóg chce mieć z tobą społeczność w duchu. Bóg jest duchem, a świat, który cię otacza, to nie tylko te trzy wymiary, ale coś o wiele, wiele więcej. Sądzę, że daleko więcej niż fizycy i matematycy są w stanie sobie wyobrazić i obliczyć. Zachęcam cię, drogi bracie, droga siostro, pozwól, aby Duch Święty cię poprowadził tak, jak sam chce. Nie bój się Boga. Stój na Słowie Bożym i pozwól, żeby Bóg objawiał się tobie we wszystkim. Amen.